Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Dziś podam Państwu wszelkie wskazówki dotyczące tego, jak złagodzić przebieg dny moczanowej, którymi dzielę się w gabinecie dietetycznym ze swoimi pacjentami. Zachęcam, aby obejrzeć cały odcinek, bo poza oficjalnymi zaleceniami przedstawię również kilka innych naturalnych sposobów na tę chorobę, o których powszechnie się nie mówi. Na końcu materiału wspomnę również krótko o czynnikach, które mogą zwiększać ryzyko dny moczanowej i jakie są dokładne objawy tej choroby. Zapraszam do oglądania. Słowem wstępu dla osób niezorientowanych, powiem czym jest dna moczanowa, inaczej nazywana podagrom. Jest to choroba zapalna stawów, której przyczyną jest zbyt wysoki poziom kwasu moczowego we krwi, czyli hiperurykemia. Nadmierne stężenie kwasu moczowego wynika z tego, że nasz organizm produkuje jego zbyt duże ilości lub ma problem z jego wydalaniem. Gdy uzbiera się dużo kwasu moczowego, to odkłada się on w postaci kryształków w stawach, chrząstkach, nerkach, a także w innych tkankach. Te złogi powodują następnie silny stan zapalny, który przyczynia się do niszczenia m.in. wspomnianych chrząstek i stawów. Efektem tego są np. bardzo silne napady bólu, ale o objawach tej choroby powiem w dalszej części filmu. Szacuje się, że choroba ta dotyka około 5% populacji w średnim i starszym wieku. Teraz przejdźmy do najważniejszych wskazówek, w jaki sposób złagodzić stany zapalne, ból i zminimalizować ryzyko nawrotu ataku dny moczanowej. Podstawowym zaleceniem u osób z dną moczanową jest stosowanie tzw. diety niskopurynowej, czyli o obniżonej zawartości puryn. Puryny to związki chemiczne naturalnie występujące w żywności, które po spożyciu zostają przekształcone do wspomnianego już kwasu moczowego. Naszym zadaniem jest wyeliminować lub chociaż znacząco ograniczyć sięganie po produkty bogate w puryny. Nie jest to dobra informacja dla mięsożerców, ponieważ największe ilości puryn znajdują się w produktach mięsnych. W tym miejscu podkreślę, że mięso nieprzetworzone jako takie jest racjonalnym składnikiem diety, jego ograniczenie natomiast przynajmniej na określony czas leczenia dotyczy osób borykających się z dną moczanową. Wobec tego do produktów, z których powinniśmy w dużym stopniu zrezygnować, możemy zaliczyć m.in. wieprzowinę, wołowinę, cielęcinę, dziczyznę, mięso drobiowe czy też podroby, tak jak wątróbka, nerki, muszczki, serca, ozorki. Z naszego jadłospisu należy wykluczyć też boczek, kiełbasy, parówki, salami, konserwy mięsne czy też galarety, sosy i wywary mięsne. Ograniczeniu podlegają również ryby i owoce morza. Mam tu na myśli przede wszystkim ostrygi, śledzie, sardynki, szproty i inne tłuste ryby. Dobrze jest również ograniczyć spożycie produktów zawierających drożdże. Mamy świadomość, że istotne ograniczenie czy też nawet wykluczenie wspomnianych produktów może być ciosem dla wielu osób. Sam na co dzień spożywam nieprzetworzone, dobrej jakości mięso i wiem, że trudno byłoby mi z niego zrezygnować. Jednak proszę mieć świadomość, że nie podaję tych zaleceń, aby komuś utrudnić życie, tylko żeby pomóc. Jeśli stwierdzi się alergię na truskawki, to z diety wyklucza się truskawki. Jeśli jesteśmy uczuleni na orzechy, to nie jemy orzechów. I na podobnej zasadzie mamy do czynienia z dną moczanową. Dla osób z tą chorobą mięso niestety będzie problematycznym składnikiem diety. W internecie wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że wykluczenie mięsa, podrobów, ryb i owoców morza w niczym nie pomaga. Odniosę się do tego w ten sposób. W mojej praktyce dietetycznej wielu pacjentów odczuło naprawdę znaczącą poprawę zdrowia po wykluczeniu lub ograniczeniu spożywania tych produktów. Oczywiście nie u każdej osoby pojawi się zadowalający efekt. Wynika to z tego, że nadprodukcja kwasu moczowego ma miejsce nie tylko na skutek spożywania produktów zwierzęcych zawierających puryny. Ale również mogą przyczyniać się do tego inne czynniki, o których później powiem. I tak jak wspomniałem, u wielu osób z dną moczanową obserwuje się utrudnione wydalanie kwasu moczowego, więc nie tylko jego produkcja ma znaczenie. Uważam jednak, że poza pewnymi wyrzeczeniami stosowanie takiej diety nic nas nie kosztuje, dlatego osoby z dną moczanową powinny ją wypróbować i sprawdzić, na ile pomoże ta zmiana. Co więcej, przeprowadzone badania naukowe jednoznacznie pokazują, że wysokie spożycie puryn zwiększa ryzyko nawrotów ataków dny moczanowej prawie pięciokrotnie wśród osób zmagających się z tą chorobą. Jeśli ktoś nie jest w stanie zupełnie zrezygnować z produktów mięsnych, to sugeruję, aby przynajmniej nie było to więcej niż na przykład 2-3 plastry szynki dziennie. Jeśli zdecydują się państwo sięgnąć po mięso na przykład na obiad, to tutaj podkreślam, aby było to wyłącznie mięso gotowane. Przy czym mięso powinniśmy gotować w jak największej ilości wody. I co ważne, wywaru mięsnego nie wykorzystujemy do przygotowywania zup czy też sosów. W przypadku osób z dną moczanową szczególnie nie zalecam pieczenia, wędzenia i smażenia. Tu jeszcze zaznaczę, że w okresie napadu dny moczanowej nie powinno być miejsca na żadne odstępstwa i wykluczenie produktów, o których wspomniałem, jest konieczne. Puryny znajdują się również w produktach roślinnych, jednak zwykle występują one w mniejszych ilościach. Co więcej, aktualny stan wiedzy pokazuje, że np. spożywanie nasion roślin strączkowych, które zawierają stosunkowo dużo puryn, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie osób z dną moczanową. Osoby z dną moczanową mogą sięgać po wszelkiego rodzaju warzywa i owoce. W tym miejscu dopowiem, że warzywa i owoce mają działanie alkalizujące, czyli zasadotwórcze, co wspomaga wydalanie kwasu moczowego. Bez przeszkód można spożywać też pieczywo żytnie, pszenne pełnoziarniste czy też ryż. W diecie osób będących na diecie niskopurynowej jest również miejsce na orzechy, w tym szczególnie orzechy brazylijskie, laskowe, włoskie i migdały. Najlepiej spożywać je w ilości nieprzekraczającej jedną garść dziennie, w ograniczonych ilościach i sporadycznie można jeść również grzyby. Wśród nich najlepszym wyborem będą kurki, gdyż powstaje z nich niewiele kwasu moczowego. Z kolei jeśli chodzi o dobre źródła białka, to w jadłospisie osób z dną moczanową mogą znaleźć się jajka, a także produkty mleczne. W tym miejscu podkreślę, że wspomniane produkty mleczne są wręcz wskazane. Mam tu na myśli przede wszystkim naturalne jogurty bez cukru, które są dobrym składnikiem np. koktajli warzywno-owocowych, kefiry, maślankę, twarogi, a nawet sery żółte lub sery pleśniowe. Udowodniono, że spożywanie produktów mlecznych skutkuje zwiększonym wydalaniem kwasu moczowego. Ponadto pamiętajmy, że składniki obecne w produktach mlecznych mogą łagodzić stany zapalne. Stąd też sięgnięcie po wymienione przeze mnie produkty mleczne będzie nie tylko dobrym rozwiązaniem, aby dostarczyć pełnowartościowe białko, ale również, żeby złagodzić przebieg samej choroby. Aby złagodzić przebieg choroby i ustrzec się przed atakami dny moczanowej, dobrą praktyką jest również ograniczenie spożycia fruktozy. Praca naukowa z 2016 roku pokazała, że osoby spożywające duże ilości fruktozy mają większe ryzyko rozwoju dny moczanowej o 62%. Wynika to z tego, że fruktoza może powodować wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi. Dodatkowo fruktoza prowadzi do niebezpiecznego wzrostu poziomu insuliny we krwi i dalej insulnoporności, co w konsekwencji skutkuje niekorzystnym zmniejszeniem wydalania kwasu moczowego z organizmu. Dla przypomnienia, fruktoza to cukier prosty, który wchodzi w skład sacharozy, czyli zwykłego cukru stołowego. Wobec tego zalecam ograniczyć dosładzanie herbaty czy też potraw. A jeśli nie możemy rozstać się ze słodkim smakiem, to na moim kanale znajdą Państwo film, w którym opowiadam, czym najlepiej zastąpić cukier. Źródłem fruktozy są również produkty, które zawierają w składzie syrop glukozowo-fruktozowy. Dlatego zachęcam Państwa do czytania etykiet produktów spożywczych, aby sprawdzić, czy czasem w produkcie, po który sięgamy, nie dodano tego składnika. Duże ilości fruktozy znajdziemy też w napojach gazowanych, sokach owocowych i w syropie z agawy. Aby rozwiać wątpliwości, podkreślam, że pomimo fruktoza znajduje się w owocach, to akurat z tych produktów nie musimy rezygnować. Zanim przejdę dalej, krótko chcę Państwa zaprosić do zapisania się na mój darmowy biuletyn mailowy w formie porannego dziennika zdrowia. Dziennik otrzymujesz ode mnie od poniedziałku do piątku o 6 rano, tak więc jest to dobry sposób, aby rozpocząć dzień od wartościowej informacji o naturalnych metodach na poprawę zdrowia. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby stanowił szybką i przyjemną lekturę do porannej kawy lub herbaty, a zarazem był praktyczny, tak aby wiedzę można było od zaraz wdrożyć w życie. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl Ukośnik Dziennik. Pole na zapis widnieje zaraz pod Zieloną Strzałką. Jeśli go nie widzisz, to przeglądarka blokuje to pole, wówczas wystarczy wejść na stronę z innej przeglądarki, aby się zapisać. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Grupę produktów, których spożywanie predysponuje do rozwoju dyny moczanowej i nasilenia jej objawów, stanowią alkohole. W tym kontekście szczególnie niebezpieczne jest piwo. Zawiera ono słód, który jest bardzo bogatym źródłem puryn. Co więcej, alkohol sam w sobie potęguje tzw. wchłanianie zwrotne kwasu moczowego w nerkach. Oznacza to, że nerki próbują wraz z moczem usunąć kwas moczowy. Jednak składniki powstałe z rozkładu alkoholu sprawiają, że przeznaczony do usunięcia kwas moczowy wraca do naszego krwiobiegu. Dlatego rezygnacja z alkoholu jest podstawowym zaleceniem dla osób z dną moczanową. Dla zdrowia osób cierpiących na dnę moczanową, szalenie ważne jest odpowiednie nawodnienie. Wynika to z tego, że zdolność naszych nerek do wydalania kwasu moczowego jest uzależniona od przepływu moczu. Im mniej pijemy, a tym samym im bardziej jesteśmy odwodnieni, tym w naszej krwi pojawi się więcej kwasu moczowego, co bezpośrednio zagraża wystąpieniu ataku dny moczanowej. Badacze udowodnili, że spożycie dużych ilości wody skutkowało zmniejszeniem ryzyka nawrotów napadów dny moczanowej. Dlatego też polecam osobom z dną moczanową wypijać około 2,5 do 3 litrów wody dziennie. Bardzo często poszukujemy skomplikowanych, niecodziennych rozwiązań, a skuteczne sposoby, jak ten, Mamy na wyciągnięcie ręki i to niewielkim kosztem. Ważnym elementem wspomagającym walkę z dną moczanową jest redukcja masy ciała. Osoby z nadwagą i otyłością zwykle mają wyższe stężenie kwasu moczowego we krwi. Przeprowadzone badania pokazały, że zrzucenie zbędnych kilogramów wiąże się z obniżeniem poziomu wspomnianego kwasu moczowego. Na moim kanale znajdą Państwo dwa filmy poświęcone odchudzaniu. Opowiadam w nich, jakie najczęściej popełniamy błędy w trakcie odchudzania oraz co zrobić, aby skutecznie schudnąć. Zachęcam do ich obejrzenia. Teraz przejdę do omówienia mniej znanych sposobów, aby pomóc sobie w przypadku dny moczanowej. Pierwszym z nich jest sięgnięcie posok wiśniowy. Dotarłem do najnowszej publikacji naukowej z 2019 roku, która pokazała, że osoby z dną moczanową, które regularnie spożywały ekstrakt z wiśni lub sok wiśniowy, rzadziej doświadczały nawrotów dny moczanowej niż osoby, które po te produkty nie sięgały. Ponadto naukowcy zaobserwowali, że u osób spożywających cierpki sok wiśniowy dochodziło do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi. Takie działanie wiśni wynika z wysokiej zawartości antocyjanów, czyli składników o działaniu przeciwutleniającym. W tym miejscu warto też wspomnieć, że wiśnie za sprawą antocyjanów posiadają silne właściwości przeciwzapalne, co z pewnością ma korzystny wpływ na przebieg dny moczanowej. Uważam, że warto, aby osoby z dną moczanową sięgały również po wodę z cytryną. Jak wiadomo, cytryny zawierają w składzie kwas cytrynowy i kwas askorbinowy. Składniki te pomagają w alkalizacji krwi i moczu, w tym neutralizują kwas moczowy. W jednym z doświadczeń jego autorzy zauważyli, że regularne picie wody z cytryną spowodowało obniżenie poziomu kwasu moczowego we krwi. Dodatkowo u osób tych odnotowano poprawę pracy nerek. Dla osób zainteresowanych tym sposobem dodam, że osoby badane wypijały codziennie sok z dwóch świeżo wyciśniętych cytryn, rozcieńczonych w dwóch litrach wody. Wcześniej powiedziałem, że osoby z dną moczanową powinny zadbać o prawidłowe nawodnienie, zatem w codziennym bilansie szczególnie warto ująć właśnie wodę z cytryną. O korzyściach picia wody z cytryną nagrałem osobny film, który znajdą Państwo na moim kanale i do obejrzenia którego gorąco zachęcam. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, o którym praktycznie w ogóle nie mówią specjaliści, jest napar z podagrycznika. Podagrycznik pospolity to roślina z rodziny selerowatych, która jest uznawana za trudny do usunięcia chwast. W literaturze naukowej niestety stosunkowo niewiele poświęcono jej miejsca. Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono zbyt wielu badań, które mogłyby potwierdzić jej właściwości zdrowotne. Ale to, że podagrycznik nie został zbyt dobrze przebadany, to nie znaczy, że nie może być pomocny osobom z dną Zresztą jego nazwa botaniczna pochodzi od podagry, czyli inaczej dny moczanowej. Zioło to już od kilkuset lat jest stosowane w medycynie ludowej, m.in. do uśmierzenia bólu i łagodzenia stanów zapalnych. Podagrycznik zwykle podawano osobom zmagającym się z chorobami reumatycznymi, rwą kulszową i wspomnianą dną moczanową. I muszę przyznać, że wiele osób z dną moczanową, z którymi rozmawiałem, bardzo chwali sobie ten produkt. Podagrycznik stosuje się zwykle w postaci naparu. Aby przygotować herbatkę, należy zalać jedną łyżeczkę suszonych liści podagrycznika, jedną szklanką wrzątku i całość zaparzać przez 15 minut. Po upływie tego czasu napar przecedzamy. Taką herbatkę zaleca się wypijać 2-3 razy dziennie. W zapobieganiu i łagodzeniu dny prawdopodobnie pomocna może być witamina C. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że witamina C hamuje powstawanie kwasu moczowego i tym samym przyczynia się do obniżenia jego poziomu w organizmie. Pojedyncze badania sugerują, że stosowanie wysokich ilości witaminy C rzędu 500-1000 mg dziennie może zmniejszyć ryzyko rozwoju dny moczanowej. jednak dla zachowania rzetelności tego materiału dopowiem, że nie wszystkie prace naukowe potwierdzają taką skuteczność działania. Osobiście uważam, że witamina C jest na tyle tanim i ogólnodostępnym składnikiem, że warto sprawdzić na sobie, czy przyniesie ona korzyści zdrowotne. Przygotowując się do opracowania niniejszego materiału natrafiłem też na publikację z 2016 roku, w której autorzy dowiedli, że składnikiem pomocnym dla osób z dnomoczanową może być kwercetyna. Kwercetyna to naturalny przeciwutleniacz, którego źródłem pokarmowym są głównie warzywa i owoce. Jak pokazują wyniki badań, wspomniana kwercetyna ma zdolność do hamowania aktywności oksydoredukta zeksantynowej, czyli enzymu, który bierze udział w produkcji kwasu moczowego w naszym organizmie. Badacze zauważyli, że u osób, które stosowały kwercetynę nastąpiło znaczące obniżenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Dane te dają nadzieję, że włączenie kwercetyny do diety może w jakimś stopniu pomóc w łagodzeniu omawianej choroby. Tak jak wspomniałem, kwercetynę można dostarczyć spożywając warzywa i owoce. Jednak w przeprowadzonych badaniach stosowano wyższe ilości kwercetyny niż zwykle można uzyskać wraz z dietą. Było to 500 mg dziennie. Aby dostarczyć tak dużą porcję kwercetyny, można sięgnąć po preparaty zawierające ten związek. Omawiając sposoby na złagodzenie przebiegu dny chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze jednym produktem. Mam tu na myśli produkt o nazwie bimetylosulfotlenek, który bardziej jest kojarzony pod skrótową nazwą DMSO. Jest to związek chemiczny, który powstaje m.in. jako produkt uboczny podczas produkcji papieru. Stosuje się go zewnętrznie, miejscowo na skórę. Jednak nie jest on sprzedawany ani jako lek, ani jako środek kosmetyczny, tylko jako odczynnik chemiczny. DMSO przypisuje się silne właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Trafiłem na jedną pracę naukową z 2008 roku, która pokazała, że istnieją pewne, ale nie do końca potwierdzone przesłanki, że DMSO może łagodzić objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. I podejrzewam, że z tego też względu niektóre osoby zalecają go do stosowania w przypadku dny moczanowej. Oczywiście, tak jak wspomniałem, w postaci zewnętrznej na skórę. Podkreślam jednak, że aktualnie nie wiemy zbyt dużo o tym związku, głównie w kontekście jego skuteczności i ewentualnych przeciwwskazań. Jednak zachęcam Państwa, abyście zainteresowali się tym tematem szerzej. W sieci można przeczytać wiele opinii różnych osób, które sięgały po ten produkt. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o tym, co może przyczyniać się do rozwoju dny moczanowej. Myślę, że znajomość tych czynników sprawi, że będą Państwo bardziej świadomi w kontekście zagrożenia tą chorobą. Tak jak już wspomniałem, do postępu dny moczanowej może przyczyniać się spożywanie bardzo dużych ilości mięsa owoców morza, napojów słodzonych i alkoholu i osoby chorujące na dne są szczególnie podatne na te produkty. Na pojawienie się tej choroby bardziej narażone są również osoby ze zbyt wysoką masą ciała. Warto mieć też świadomość, że niektóre choroby mogą zwiększać ryzyko dny moczonowej. Mam tu na myśli przede wszystkim cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, niewydolność nerek, a także wysoki poziom trójglicerydów we krwi. Do niebezpiecznego wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi może doprowadzić też stosowanie niektórych leków, w tym głównie leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia, takich jak diuretyki pętlowe i diuretyki tiazydowe. Czynnikiem ryzyka rozwoju dny moczanowej może być też przyjmowanie małych dawek aspiryny. Wspomnę też krótko, jak wygląda przebieg dny moczanowej. Otóż można podzielić ją na cztery podstawowe etapy. Pierwszy etap przebiega bezobjawowo. U pacjentów nie obserwuje się żadnych oznak choroby, a wysoki poziom kwasu moczowego w surowicy, czyli powyżej 6,8 mg na decylitr, jest zwykle wykrywany przypadkowo i tak podstępnie rozwija się ta choroba. Tu jednak podkreślę, że tylko u niewielkiego odsetka osób z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego występuje dna moczanowa. Następnie mamy drugi etap, czyli ostry atak dny moczanowej. Silnemu bólowi zwykle jednego konkretnego stawu, tu dodam, że najczęściej dotyczy to stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego palca stopy, towarzyszą zaczerwienienie, uczucie gorąca wokół zajętego stawu, podwyższona temperatura ciała, wrażliwość na dotyk i obrzęk, a nawet dreszcze. Skóra bardzo często staje się napięta i błyszcząca. Objawy te zwykle pojawiają się w nocy lub nad ranem. Gdy ostry atak ustąpi, co czasem może zająć kilka godzin, a nawet kilka dni, pacjenci wchodzą w fazę remisji, która również charakteryzuje się brakiem objawów, aż do momentu, gdy znów nie wystąpi atak dny moczanowej. I tu od razu dodam, że bez podjęcia się odpowiednich interwencji, czyli podawania leków, a także stosowania wskazówek, o których dziś powiedziałem, ataki te stają się coraz częstsze i coraz bardziej nasilone. I dalej przechodzimy do etapu czwartego. Gdy nie zostaną podjęte przez nas odpowiednie działania, dna prowadzi do uszkodzenia i deformacji stawów z wytworzeniem wyczuwalnych kózków. Wówczas dolegliwości bólowe mogą dotyczyć wielu różnych stawów. Dny moczanowo można rozpoznać dzięki analizie płynu stawowego zajętego stawu. Obecność w nim kryształków moczanu sodu o konkretnych cechach świadczy o występowaniu wspomnianej choroby. Mam nadzieję, że z tego filmu wyniosą Państwo kilka praktycznych wskazówek, których wprowadzenie do codziennego życia spowoduje złagodzenie przebiegu dny moczanowej, co w następstwie pozwoli zapobiec nawrotom napadów bólowych. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.